Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czekamy jeszcze, aż wszyscy przeniosą się z poczekalni do naszego pokoju. O, jesteśmy. Dajcie znać na czacie, tak będziecie się z nami witać. My też się przywitamy. Witamy na drugiej części z cyklu webinaru Kodowanie dla najmłodszych. Ciepło Was dzisiaj witamy. Ja nazywam się Ania Świć, znaczy nazywam się Krzysztof Jaworski. Ania Świć bardzo Was pozdrawia. Dzisiaj ją zastępuję. A z drugiej strony świata, czyli spod Zielonej Góry, jest z nami. To jestem ja, Apanaski, czyli Joanna Apanasewicz. Witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Tak krótko mówiła, że nie zdążyłem się napić, ale wchodzicie, witacie nas wszystkich. To jest mi bardzo, jest nam bardzo, bardzo miło, że będziemy mogli spędzić razem wspólny wieczór w gronie edu entuzjastów. To na pewno. Skoro jesteście z nami już drugi raz, kolejny webinar z tego cyklu, a być może jesteście kolejny raz, bo bierzecie też udział w innych, to bardzo nam ciepło. Jeszcze Wam pozwolimy trochę popisać na tym czacie, jeszcze nie będziemy go moderować. I mamy takie zdjęcie, symbol, bo generalnie jak jesteśmy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, to po prostu się dzieje. I jak ktoś nie pracował z dzieciakami w tym wieku, to nie wie, że to wygląda minimum tak jak na tym zdjęciu. Ono jest specjalnie tutaj wrzucone. Dlatego, że po pierwsze, mamy pozytywne emocje, to na pewno jest energia, ale dzieciaki trochę wyglądają, jakby grały w jakieś samoloty czy w jakiegoś innego berka. Spokojnie, jak napiszemy dobry program offline'owy, czyli bez komputera, berka też da się zaprogramować. Można zrobić jakieś zajęcia na sali gimnastycznej związane z tym, że jak podnoszę czerwoną kartkę, to obowiązuje jedna procedura, a jak podnoszę zieloną, to obowiązuje jedna procedura. Już wyjaśniam. Dzisiaj będzie mnie słabo widać, bo nie jestem ani w biurze, ani u siebie w domu. Chcecie wiedzieć, gdzie jestem? A, tak chwilę jeszcze będę gadał takie rzeczy trochę, wiecie, żeby się oswoić, że jestem Anią Świć. Mogę Wam opowiedzieć, jeśli chcecie, chwilę. Tak, Agnieszka, skąd wiesz, że Gdańsk, Agnieszka? Skąd wiesz? Dokładnie, jestem w Gdańsku i byłem na bardzo fajnej konferencji. Nazywała się Busy. Byli świetni prelegenci, że tak powiem, jedni z finalistów Global Teacher Prize i opowiadali świetne rzeczy o matematyce, o tym, jak uczyć przez działanie, ale też był jeden z laureatów, który uczy przyrody na takim wyższym poziomie i uczy, z czego składa się DNA. Wiecie, jak on uczy tego uczniów? Ma taniec i ma do tego piosenkę. I oni się uczą o tych wszystkich różnych składnikach poprzez to, że tańczą i że śpiewają ponadgimnazjalnej. Czyli spokojnie, jak jesteśmy tutaj w gronie wczesnoszkolnym i przedszkolnym, to wiemy, że nawet nasze triki i nasze metody sprawdzają się w klasach ponadgimnazjalnych i stosuje je jeden z finalistów Global Teacher Prize. Więc tutaj wiecie, jest to mocne zakorzenienie w różnych metodach pracy. I też mnie to zdziwiło, ale fajna sprawa. Będą nagrania z tej konferencji, więc jak tylko będą, na pewno będę je siać, bo warte są tego, żeby je zobaczyć. I w czasie konferencji, Asia, pokazać? W czasie konferencji był rysownik, który robił karykatury tych, którzy mieli wystąpienie. Możecie teraz spotkać się z moim alter ego. Tadam! Macie to? Wow. To jestem ja. Takie rzeczy na konferencji bardzo, bardzo pozytywne i fajne i w Gdańsku. Bardzo fajne Trójmiasto, więc jak ktoś jest z Trójmiasta, to serdecznie pozdrawiam. Gdyby ktoś chciał, to jutro są darmowe warsztaty też. Starterze, tylko nie przyjdźcie wszyscy, bo mnie zamordują. Więc skontaktujcie się jeszcze przez starter z ludźmi, oni tam nie śpią 24 na dobę, pracują online. O, Jolu, jak jesteś jutro, to koniecznie podejdź do mnie z hasłem webinar, dobra? To ja coś wymyślę jeszcze specjalnego. Fajnie, że będziesz. Bardzo się cieszę. O, Agnieszka, to ja bardzo, bardzo się cieszę, że jutro się spotkamy. Obydwie podejście. I to chyba dość tego wstępu, przechodzimy do konkretów, co? No dobra,
Konkrety, ale musimy od tego zacząć. Zastanawialiśmy się, od czego zacząć. I no nie możemy pominąć tego, co się wydarzyło. Nie możemy pominąć Kotwika. Tego, że był, że w całej Polsce ponad 4,5 tysiąca wydarzeń, a z mistrzów kodowania z hashtagami było tych wydarzeń ponad 2800. I to jest piękne móc zobaczyć, co się działo, oglądając te wszystkie zdjęcia, relacje. No, byliśmy pod wielkim wrażeniem. Niektórzy z was przysłali nam też na skrzynkę swoje relacje. Powoli je wrzucamy na mistrzowiekodowania.pl. No i miały być konkrety, ale jeszcze zostanę w Kotwiku. No to kotwikowe konkrety. Ela Derlicka, mam nadzieję, że może tutaj jest. Zespół oświatowy Skibniewo. Dwa ćwiczenia. Fajne. Pierwsze ćwiczenie. Rozłożyła sobie kartki z liczbami z góry do dołu i dzieciaki podokładały do tych kartek zwykłe kartki A4 w zależności od tego, jaka była liczba, tyle było kartek. Czyli mamy pracę na konkretach, zbiory. Powstała jakaś sekwencja złożonych kartek A4. Potem zdjęła te liczby i z drugiej strony uczniowie symetrycznie ułożyli odpowiednią ilość kartek. Krótkie zabawa, ale bardzo bardzo takie też dynamiczne, bo dzieciaki pracowały na dywanie, bo coś się działo, nie było to przy stolikach, więc spokojnie polecam, bo właściwie można to zrobić bez problemu. I tutaj po prawej stronie widzicie te marchewki, tutaj widzicie, to jest jakaś cerata czy jakiś materiał, który ona znalazła. Wykorzystała go w taki sposób, że rozłożyła marchewki i tworzyła kody. Więc tak naprawdę niektórzy muzycy mówią, zagrać można na wszystkim, a my możemy powiedzieć, zakodować można na wszystkim. Mam nadzieję, że się z tym zgadzacie. Fajna, fajna rzecz. Wow, Edyta, dzięki. Pozdrawiamy Czechy serdecznie. Fajnie, bardzo się cieszę, że z nami jesteś. Bo mamy trzy miejsca poza Polską. Bruksela, Czechy, a Bruksela to Belgia. Czechy i Nicea, czyli Francja. Jeszcze są z nami takie wysepki polskości w Europie. Pozdrawiam. I jeszcze kolejny przykład. Słynna taśma malarska, którą ja uwielbiam, dlatego że jestem też technikiem budowlanym. I nie jedną ścianę pomalowałem z użyciem tej farby, ale ona teraz służy do tego, że możemy stworzyć swoją kratownicę, swoją przestrzeń i Ewelina Szostak, Sosowca, razem z dzieciakami też kartkami układała labirynty, kody, bawili się wspólnie, jak widzimy, też praca dywanowa, czyli są to rzeczy, które zostały zrobione z tego, co mamy wokół siebie. Czyli nie musimy mieć jakichś po prostu kosmicznych nakładów finansowych, plazmy rozszerzonej rzeczywistości, tylko po prostu spokojnie korzystamy z tego, co jest i okazuje się, że jest zabawa, że dzieci się cieszą, że nauczyciel też się cieszy, że mu wychodzi, że to działa. No i tak trzymamy, to jest ten kierunek. No i teraz jeszcze cudowna Viola Szweps, też nasza trenerka, Łódź 81. Ona stworzyła, znaczy powiedziała dzieciakom, słuchajcie, stwórzcie swój własny kod dla alfabetu. I dzisiaj o tym troszkę będzie. I te dzieciaki dla każdej literki tworzyły jakiś swój rysunek. Jak było K, to ktoś narysował kot, a ktoś narysował kwiatek. I w jego języku kwiatek to było K. I potem wymieniali się tymi kodami, kodowali różne rzeczy. Cała szkoła była w tym obwieszona. I też w tym zdjęciu tutaj jest w grupach kawałek jakiegoś papieru, jakiegoś arkusza, który został wrzucony i dzieciaki na kratownicy też projektowały sobie ścieżki ruchu. Też rzeczy, które są dostępne, które mamy. Już mówię, Lucyna, kontakt@mistrzowiekodowania.pl. To jest adres, pod który można wysyłać rzeczy do nas różne, jeśli coś macie ciekawego. Jasne, Aniu, to się nazywało szyfra. Szyfrujemy, dzisiaj będzie o szyfrowaniu. My kodowaliśmy też alfabetem Morsa, tak Karolina, też można w ten sposób się bawić. No i w takim razie jeszcze raz, Asia chyli przed wami głowę, ja chylę głowę, moja karykatura też chyli przed wami głowę, bo naprawdę świetne rzeczy i mam nadzieję, że gdzieś, jeśli robicie takie rzeczy, to też macie z tego satysfakcję, bo to jest ważne, że sami siebie chwalcie. Kurczę,
Zrobiliśmy to. Udało nam się. I to jest pierwszy krok, i potem kolejny, kolejny. Bądźcie dla siebie wspierający, bo czasami nie zawsze jest tak, że ktoś wam powie super, ale to chociaż sami sobie powiedzcie też, że jest okej. I zauważajcie takie rzeczy, że robicie kolejne kroki do przodu, bo to jest dość ważne. To jeszcze jedna taka mała technika dla nauczyciela. Jak zaczynacie jakąś pracę w jakiejś nowej dziedzinie, na przykład kodowania, to bardzo dobrze zapisać sobie stan gry. Czyli jak zaczynasz, to zapisz sobie, że w ogóle nie wiedziałem, co to Scratch, ani kodowanie, nie znałem żadnych aplikacji, byłem zero. Po to, że jak za 2 miesiące, za pół roku, za 2 lata nabędziesz jakieś umiejętności, a na pewno już nabywasz, poznasz jakieś aplikacje, to będziesz miał zapisany stan gry, miała zapisany stan gry. Bo często jest tak, i to jest taka trudność w uczeniu się, że zapominamy, od którego momentu wychodziliśmy. Zapominamy, że gdzie był nasz moment zero. I zapominacie, jak już używacie tych 5 aplikacji i macie jakieś ćwiczenia, które stosujecie, to zapomina się o tym, że pół roku temu tego jeszcze nie robiłem. Więc dobrze sobie to zapisać, zapamiętać, żeby sobie swoją drogę gdzieś tam po prostu zaznaczyć. No i pewnie też to działa z uczniami, tak? Że taka ścieżka własnego rozwoju, idziemy w stronę portfolio, ale to zostawmy. Idziemy dalej. No, coś, co ja bardzo lubię. Lubię to robić na zajęciach z dzieciakami, a jeszcze bardziej lubię to robić na zajęciach z nauczycielami. Naprawdę to jest świetne i się bawią. Wiecie, jestem pedagogiem specjalnym. Ci, którzy nie wiedzą, to już się dowiedzieli. Więc analiza i synteza słuchowa po prostu w tą i w tamtą na studiach, w warsztacie pracy działała. I to jest nic innego jak oparcie się na ćwiczeniach z tym związanych. Mamy jakiś rytm. Zobaczcie, że te rytmy, mam tutaj, mam 8 elementów, bo on jest 8-taktowy, no bo w ogóle w muzyce to tak standardowo, jak tańczymy, to jest 8 taktów, a to 8 taktów jeszcze nam odsłoni coś, co pojawi się w dalszej części prezentacji. No i jak mam to 8 taktów, to mogę tak. Mam karteczki, najczęściej robię to na karteczkach, albo na jakichś płytkach, które mam. Jak pracuję sobie z matą. Karteczki, to najpierw ustalamy sobie pierwszego 8-taktowca i ten 8-taktowiec jest żółty. Mamy to? Okej, żółty 8-taktowiec. No i wtedy umawiamy się, dobra, to klaszczemy. Klaszczemy w tym rytmie, nie? I raz, dwa, trzy, cztery i klaszczemy, tak? Pełny klocek albo kartka żółta, no to jest uderzenie. Kartka biała albo brak kartki, to jest cisza. No i dzieciaki wyklaskują sobie. Potem, żeby sobie poćwiczyć, no to bierzemy sobie jeszcze szary. O, chciałem strzałkę. No i na końcu czerwony. Mamy przetestowane, że działa. W porządku. Możemy potem naszą grupę dzieciaków podzielić sobie na 3 części naszej orkiestry. Pierwsza część, druga, trzecia. Dzieciaki, szczególnie jak macie w domu, znaczy przepraszam, nie w domu. Wiem, dla nauczyciela często szkoła jest jak dom, bo tyle czasu tam spędza. Więc pewnie możliwe, że to taka podświadomość mi się wyłoniła. Jak macie grzechotki, jak macie jakieś kubki z groszkiem, to też są instrumenty, które mogą odtwarzać te rytmy. I teraz jedna grupa może mieć puszki po prostu z groszkiem, druga grupa może robić sz, sz, a trzecia grupa może po prostu klaskać albo tupać nogami. Dzieciaki mogą sami wybrać. Można dać im szansę, żeby wybrali sobie swój instrument, swoją formę ekspresji. Też to fajnie działa, jak dzieciaki mogą sobie wybierać. I zaczynamy odtwarzać to. Bumburórki dokładnie są fajne, ale nie zawsze je mamy. I znowu po prostu zatrudniamy to, co mamy. Ręce, inne instrumenty, które dzieciaki zrobiły. I wystukujemy. Dobrze, jak jest nauczyciel dyrygentem, ale później można zaprosić też ucznia, żeby dyrygował, żeby był rytm. Możemy też odpalić sobie metrometr. Mi pomaga. Bo jak mam dyrygować, łapać rytm, jeszcze sprawdzać, czy jest poprawnie, to wtedy ta rytm pilnuje się sam, bo mamy po prostu jakiś komórka zainstalowany na smartfonie, urządzeniu mobilnym, metrometr i działa. Można też wyłączać i to jest jak gdyby pierwsza część, czyli dzieciaki czytają kod i według tego kodu odtwarzają dźwięki. Ale to jeszcze nic, idziemy dalej. Dzieciaki tworzą swoje kody, komponują.
decydują, która część orkiestry ma który układ zagrać. Ale to też jeszcze nic. Ostatnia część, to tak jak znacie, tak jak są dyktanda, to tu mamy dyktando ze słuchu. Możemy zaprezentować jakiś rytm, a potem dzieciaki zapisują ten rytm przy pomocy karteczek albo przy pomocy nawet jakichś znaczków lub płytek, klocków, czegoś, co mamy w tej sekwencji. W związku z tym mamy jeszcze dyktando. A jak mamy dyktando, to tak jak mówiłem, te 8 taktów pięknie nam się przekłada na coś takiego, o czym nie będę wprowadzał w techniczne meandra tego systemu, ale w zakodowanie liter alfabetu. I te literki alfabetu można sobie zakodować, w związku z tym można też je odkodować. Dzieciaki mogą wymienić się inicjałami, ale też można spróbować, i znowu jest dyktando rytmiczne, że jakieś dziecko losuje literkę, na przykład G albo T, tak? Jest losowanie, wyciąga ją, wyklaskuje przypisany jej rytm, a dzieciaki starają się odkodować i powiedzieć, jaka literka została wyklaskana. Więc tutaj tych możliwości jest sporo. Zabawa naprawdę jest przednia. Dzięki, Asiu, za link. Chciałem powiedzieć, że jesteście bardzo tacy słuchający chyba, bo nie moderujemy czata i już jesteście tacy, że pamiętam, co się działo gdzieś tam na jakimś pierwszym, drugim webinarze, nie tym dla najmłodszych, że po prostu ciąg informacji, a teraz widzę, że jesteście, że mam nadzieję, że jesteście zasłuchani, a nie, że oglądacie Facebooka, Twittera i nie wiem, co tam jeszcze, jakieś wiadomości, co się wydarzyło. Nie zapeszaj. Okej, okay, tak, testuję tylko. Dzięki. Dziękuję. No to teraz jak mamy już te literki, kody, rytmy, no to czas dalej na szyfrowanie. Dzięki, Krzysztof. Właśnie nawiązując do tego, co powiedział Krzysztof, chciałabym dzisiaj i pomysłu Violi, który też Krzysztof jest dzisiaj nam przedstawił, chciałabym dzisiaj pokazać Wam sposób na wprowadzenie takiego myślenia programistycznego, jakim jest szyfrowanie. Szyfrowanie to nic innego jak algorytm zamiany tekstu jawnego na tekst niejawny. Tak więc doskonale nam się tutaj wpisuje w działania takiego programowania bez komputera, takiego kodowania offline. I dzisiaj właśnie o tym Wam opowiem. Czy ktoś jest w stanie rozszyfrować tutaj ten napis, który jest na samej górze? Może ktoś wpisze to hasło? No, czekamy, piszą. Tak, o, świetnie, posypały się odpowiedzi. Dzięki, tajemnica szyfru Marabuta. Pamiętacie z jakiej, pamiętacie książkę, pamiętacie ten tytuł? Zapewne tak. Okej, okay, bajka, tak. Dobra, słuchajcie, no właśnie, jakiego narzędzia użyłam do zakodowania tego napisu? To jest fliptext.org. To jest strona, którą już Wam wklejam, dzięki której możemy sobie zaszyfrować tekst w ten sposób, że on będzie przedstawiony do góry nogami i jeszcze trzeba go będzie czytać od tyłu. Ja myślę, że to jest fajna zabawa. Dzieciaki mogłyby na przykład w ten sposób szyfrować jakieś informacje dla kolegów, dla grupy i gdzieś je tam umieszczać, czy też nawet jako ogłoszenie na tablicy, na korytarzu, w klasie, prawda? Nawet może to być jakaś tajna wiadomość dla rodziców na przykład. I oczywiście można to rozszyfrować przy pomocy lusterka. To bardzo fajnie wtedy wygląda, jak powstaje to lustrzane odbicie i ten tekst nam się pokazuje. W Wordzie też są takie opcje. O, super, to nie znałam. Nie, rzadko używam Worda, dlatego może nie znam, ale poszukam. Okej, okay, fajnie, dzięki Beata za informację.
Inne, słuchajcie, tu mamy jeszcze inne szyfry. Popatrzcie, czy kojarzycie tutaj ten rodzaj szyfru? Czy ktoś z Was może zna? Harcerski, no właśnie, czekoladka. O, świetnie, dobra, za chwilę on się też pojawi, ale mam tu też taki fajny szyfr, który no może nie wszyscy znają, a zakodowałam przy pomocy tego szyfru hasło. Zobaczcie, mamy takie hasło. Czy ktoś ma pomysł, co tutaj może być napisane? Czy ktoś ma może jakiś pomysł? Ja szybko tylko jeszcze sobie tutaj otworzę. Okej, co tutaj mamy? Kodowanie. A skąd wiecie, że tutaj jest napisane kodowanie? Kurczę, Krzysztof, no oni są niesamowici. Ja myślałam, że to będzie takie trudne, a tutaj wow, po prostu wymieszane litery. No dobra, no to już mówię dla tych, którzy nie wiedzieli, co to za szyfr. Słuchajcie, tu jest wskazówka. To jest takie wyrażenie, które pozwala na zakodowanie hasła i ono brzmi motyle cudaki, zapisane sylabami, a tak naprawdę ten szyfr może być znany pod hasłem gadery poluki. Znacie takie gadery? O, jest dobra, okej, okay, gadery poluki. Tak, tak, właśnie. I o co chodzi w tym szyfrze? Jeżeli mamy jakiś wyraz, na przykład, no nie wiem, weźmy sobie owoce, to każdą literę z tego wyrazu zamieniamy na tę, która stoi obok niej. Czyli gdyby było owoce, to mamy tak, o, zamieniamy na my, ja tutaj może będę pisała, my, teraz w, nie mamy tutaj, więc przepisujemy, znowu o, czyli my, o, w, o, c, c zamieniamy na u, E zamieniamy na L, tak? I powstaje nam taki szyfr. Natomiast tutaj, no tak jak już pięknie odkodowaliście, mamy słowo kodowanie. Sprawdźmy. K, I, I. Patrzymy, gdzie jest I, I jest tutaj, więc literka, która koło niej jest, to K. Już wiemy, że M zamienia się z O, więc będzie O. A, A zamieniamy na D. Potem mamy O. W nie mamy w tym szyfrze, więc przepisujemy. Kodowanie, znowu mamy D, zamienia się na A. N nie mamy, więc przepisujemy. K na I. I L zamieniamy na E. Taram! Patrz, Krzysztof. Normalnie niesamowici są dzisiaj niesamowite osoby po drugiej stronie. Kodowanie. Tak, to jest hasło, które dzisiaj dla Was zaszyfrowałam. Bardzo fajne. Słuchajcie, jak wpiszecie w Google w wyszukiwarce szyfry i przejdziecie do zakładki grafika, to tam znajdziecie bardzo dużo pomysłów na szyfry. Jakie szyfry są? To głównie są te harcerskie, które pewnie pamiętamy z dzieciństwa. Ja musiałam je sobie trochę odświeżyć. I kolejny szyfr, który już tutaj, którego nazwa padła, czekoladka. No to może chwila czasu, spróbujcie powiedzieć, jakie jest hasło. Czy może ktoś wie? To jest chyba trochę trudniejsze, bo trzeba by było mieć ten diagram, ale może. O, uwaga, ktoś pisze. Dobra, nie. Jeszcze chwila. Dominika pisze. Nie, jednak nie. Pierwsza litera L. Świetnie, bardzo dobrze. Pierwsza litera to L. Okej, no to dobra, to podpowiem Wam trochę. Słuchajcie, tu jest wskazówka. Kto pierwszy napisze wyraz zaszyfrowany? Listopad, Irena, wow, super, świetnie. Słuchajcie, no jesteście naprawdę niesamowici. Irena, brawo. Tak, to jest listopad, zobaczcie. To pokazuje nam, w którym miejscu w tym tutaj diagramie leży literka. Te dzióbki takie przypominające znak większości, mniejszości, to są litery od T do, od U do S, T, U, W, Y. I w kółeczku jest litera Z. Mam nadzieję, że
Waszym dzieciakom też się spodoba. Ja myślę, że chętnie podejmą działanie. Zresztą Wiola pewnie może potwierdzić, że dzieciaki bardzo fajnie się tym bawią i lubią szyfry. Nie wiem, na przykład w grze, w zabawie w podchody można bardzo fajnie wykorzystać, bo wtedy szyfrujemy jakąś wiadomość dla drużyny przeciwnej i ona musi to rozgryźć. Także też Kinga też robiła świetnie, no to bardzo się cieszę i Basia robiła bardzo, bardzo fajnie i fajnie, że potwierdzacie też, że było super, dzieciakom się podobało. No dobra, no to jeszcze jeden szyfr. To jeszcze jeden szyfr. Za pomocą cyfr mamy kolejny wyraz komórkowy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Pamiętacie stare telefony komórkowe? Tam trzeba było przyciskać, prawda, te guziczki, żeby wystukać literkę w SMS-ie. Nie było oczywiście polskich liter, więc trzeba było napisać na przykład zamiast łąka była laka, prawda, ale każdy wiedział, o co chodzi. No dobra, czy ktoś wie może jaki to wyraz, co tutaj jest zakodowane? Czekamy chwilę. Zapewne za chwilę padnie odpowiedź, bo jesteście niesamowicie w tym dzisiaj. Ja myślałam, że to będzie trudne dla Was, a tu proszę bardzo, pestka. Webinarium. Trochę krócej. O właśnie, Dominika, świetnie, webinar. Ania, byłaś blisko. Ten wyraz to webinar. I teraz popatrzcie, taki mamy szyfr. Można z dzieciakami zrobić sobie jakieś takie stare komórki, jeszcze porozmawiać o historii telefonu na przykład. Jak ktoś ma, pewnie ktoś ma w szufladzie taki telefon, gdzieś tam leży na dnie, można pokazać, bo one być może tego nie pamiętają, nie wiedzą, więc trzeba by było parę słów wstępu i wprowadzenia o starej historii komórki, i potem można się bawić w szyfrowanie. Oczywiście trzeba też powiedzieć, no ja tutaj dodałam literkę ły, ponieważ normalnie na telefonach komórkowych jej nie ma, ale tutaj za to wtedy są tylko dwie litery ostatnie, Y i Z, a jeżeli dodamy tutaj E, no to tutaj nam się pięknie po trzy literki mieszczą na każdym, na każdej cyfrze, przy każdej cyfrze. No dobra. I jeszcze jeden szyfr to szachownica Polibiusza. Był to grecki historyk, który wymyślił taki szyfr, bardzo prosty. I jak widzicie, trochę to przypomina tabliczkę mnożenia, ale tabliczkę mnożenia z liczbami do 5. Wystarczy podać dzieciakom współrzędne, do których za chwilę przejdziemy. I można zaszyfrować jakiś wyraz. To może ktoś, Krzysztof, wpisz nam jakiś krótki wyraz, a my spróbujemy rozszyfrować. Dasz radę? A1. Nie, poczekaj, Krzysztof, nie A1, bo popatrz, tutaj masz liczby. W tej osi Y masz liczbę od 1 do 5, a tutaj masz też od 1 do 5, czyli musiałoby być 1, a dobra, 11. No to mam literkę A. Dobra. O, Beata ma, dobra, 11, 32, 11. 11, no to mamy A. 32 to jest L i 11 A, czyli Ala. Beata, zgadza się? Tak, zgadza się. Dobra, świetnie. To też jeden z takich prostszych szyfrów, który można wykorzystać, ale ja bym chciała do tego szyfru nawiązać, bo już wymieniłam termin, a mianowicie do współrzędnych. Słuchajcie, współrzędne to kolejny temat, taki dosyć fajny do przenia, jeżeli chodzi o kodowanie offline. Jak wprowadzić współrzędne? Powiem Wam tak, że nawet już trzylatki są w stanie ogarnąć, że tak powiem, współrzędne i bawić się w jakiś taki sposób, nie wiem, w ruchu, prawda, czy pomocy różnych elementów i dopasowywać je do konkretnych koordynatów.
Jak wprowadzić? Słuchajcie, tu już pojawiła się też taśma malarska, o której Krzysztof wspomniał. Możemy sobie na dywanie wykleić taką kratownicę, jak widzieliście przedtem na zdjęciu, i to już świetnie nam pasuje do tego wprowadzania do zabawy ze współrzędnymi. Można też wykorzystać oczywiście korytarz kafelkowy, o którym mówiłyśmy już z Anią tydzień, nie, przepraszam, miesiąc temu na poprzednim webinarze. No i jak ja zaczęłam zabawę ze współrzędnymi? Zaczęłam od bardzo prostej zabawy, która pojawia się właśnie już w przedszkolu, a mianowicie w segregowaniu figur geometrycznych względem koloru bądź kształtu. I tutaj zobaczcie, zaczęłam od czterech podstawowych kolorów, może nie podstawowych, bo zielony podstawowy nie jest, ale czterech takich najbardziej popularnych kolorów, a tutaj u góry znajdują się kształty. Mamy koło, prostokąt, trójkąt i przepraszam, kwadrat, trójkąt i prostokąt. Każde dziecko dostało garść figur geometrycznych. I zadaniem dzieci było umieszczać te figury w odpowiednich polach. Oczywiście wytłumaczyliśmy sobie najpierw, że tutaj jest półka, na której o ta właśnie półeczka. Krzysztof kiedyś powiedział, że tutaj półki w Ikei, że to jest półka, na której leżą wszystkie zielone figury. Tutaj na tej półce leżą wszystkie niebieskie, tutaj czerwone, a tutaj żółte. Natomiast, i tutaj moglibyśmy je sobie układać, gdyby nie tutaj te warunki narzucające kształt, które leżą u góry. Czyli tutaj mamy koło, więc w tej krateczce będą leżały wszystkie zielone figury będące kołami. No i zaczęliśmy tak po kolei sobie uzupełniać, i potem na samym końcu, jak widzicie, powstał taki zbiór uporządkowanych figur, i na końcu jeszcze okazało się, że zostały nam takie figury, które nie są ani prostokątami, trójkątami, kołami czy też kwadratami, więc dzieciaki szybciutko narysowały na kartce różne kształty tych figur i je tutaj dopasowywaliśmy. No i jeszcze okazało się, że mamy też figury białe, więc je tutaj na samym końcu dokładaliśmy. Jak macie możliwość skorzystania z tabletu, ja wiem, że dzisiaj jest to kodowanie offline, ale no nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła aplikacji, ponieważ też wykorzystuję tablety w edukacji. Być może macie możliwość, spróbujcie zainstalować sobie, czy na smartfonie, czy na tablecie. Te trzy aplikacje, Matrix Game 1, 2 i 3. I myślę, że tutaj też dosyć fajna zabawa, być może nawet Was zainspiruje też do tego, jak można to przenieść właśnie na zabawę taką na dywanie, tak? Żeby to jednak było w ruchu, a nie tylko siedzenie na kartce. Ja wiem, że tego typu zadania pojawiają się też w kartach pracy, ale uwierzcie mi, jak dzieciaki zrobią to ruszając się, przejdą sobie po tych półeczkach, tak? Tu będzie zielone kółko, tu będzie zielony trójkąt i tak dalej, i tak dalej. One potem o wiele łatwiej będzie im wykonać jakiekolwiek zadanie, umieszczone na kartce. Tak więc pamiętajcie zawsze, najpierw ruch i wszystkie te działania takie duże, a potem przenoszenie do tych, przejście do tych mniejszych. O, widzę, że czat zniknął. Krzysztof, wyczyściłeś nam czat. Czyżby ktoś napisał coś, czego nie mogłam przeczytać i nie zdążyłam, i Krzysztof to wyłączył? Pomyłka, okej. Dobra. Słuchajcie, kolejnym etapem wprowadzania współrzędnych, tym razem już na większej liczbie pól. Tutaj akurat wykorzystałam matat, ale tak jak mówię, nie trzeba jakby rozdzielać szat, można wykorzystać taśmę, można wykorzystać kafelki na korytarzu i również się bawić, tylko musicie się umówić, że tam trochę głośniej wtedy będzie na korytarzu, bo wy po prostu się uczycie, tak? No i co zrobiłam? Rozłożyłam liczby od 1 do 9, tutaj już było wprowadzenie liczb, natomiast tutaj były ilustracje, obrazki.
I to jest bardzo podobne do tego, co jest tutaj w tych grach, tak? Czyli z jednej strony są właśnie jakieś przedmioty, a tutaj u góry możemy zastąpić to liczbami. I jak bawiliśmy się? Bawiliśmy się tak, kiedy już mieliśmy tu już to wszystko rozłożone, powiedziałam dzieciakom, że te cyfry oznaczają ulice. Ulice z numerami. To jest ulica numer 9, to jest ulica numer 7, to jest ulica numer 4. Chociaż u nas nazywa się ulice, ale ja je ponumerowałam. Natomiast tutaj były ulice pochodzące od nazw tych przedmiotów, które tutaj leżą. Czyli jak na przykład tu było kółko, to była ulica kółeczkowa, tak? Jak były banany, to była ulica bananowa. No i teraz każde dziecko wybierało sobie bądź liczbę, bądź przedmiot, przy którym stawało. Potrzebowaliśmy dwójki dzieci, a pozostali odgadywali, w którym miejscu, przy którym domu oni się spotkają. I jeżeli na przykład tutaj Zuzia stała przy ósemce, a Adrian stał przy gruszce, to oni idąc, oczywiście oni sobie tutaj chodzili tą drogą, tak? I początkowo, bo potem już niepotrzebny był ten spacer, ale tym pierwszym etapem było właśnie to, że oni sobie spacerowali tą drogą tutaj, Adrian sobie szedł tędy i dzieciaki sprawdzały, w którym miejscu ta droga ich się przecina. No i to był dom przy ośmiu gruszkach, tak? I potem kilka razy to powtórzyliśmy i wiecie co, chyba po trzech czy czterech razach już nie trzeba było przechodzić tych dróg, żeby dzieciaki wiedziały, w którym miejscu oni się spotkają. Tak więc myślę, że gdybym dała im to na kartce, to gdzieś tam byłyby trudności, natomiast takie ćwiczenie świetnie wprowadziło do kolejnego etapu, kolejnego levelu, jakim było czytanie. No i czytanie tutaj ze współrzędnymi też bardzo fajnie się sprawdziło. Dzieciaki już wiedziały, jak odczytywać te współrzędne. Oczywiście najpierw zrobiliśmy to na dywanie, w ruchu i umieściłam tutaj na planszy, na macie sylaby. Sprawdzaliśmy sobie najpierw, co jest pod sylabą dwa banan, drugi banan i tu była sylaba ty, co było no nie wiem, może jeden, pod współrzędnymi jeden miś, tutaj było ma i gdybyśmy przestawili kolejność, na przykład jeden miś i potem dwa banany, drugi banan, byłoby ma ty, ma ty na przykład, albo tutaj było trzy banan, to było mo, jeden kółko, to było tyl, mo, tyl. Powstał wyraz motyl. I tak jak tutaj widzicie, znowu dzieciaki wybierały sobie te współrzędne, stawały przy nich, a my potem próbowaliśmy odczytywać te sylaby i układać z nich wyrazy. I potem ten sam układ otrzymali na kartce, zobaczcie, o. I bez trudu mogli już sobie odczytywać, zczytywać te sylaby i uwierzcie mi, naprawdę nie było z tym problemu, a to nie jest tak, że nie mam uczniów z deficytami, są również tacy w mojej klasie i to, że gdzieś tam szereg tych zadań, takich działań wprowadzających przeprowadziliśmy, ułatwiło im potem pracę na takiej planszy, na kartce. Ja myślę, że to jest fajne zadanie, które można wykorzystać też podczas jakichś gier terenowych, podczas, nie wiem, nawet jakiegoś eventu, który organizujecie w szkole i gdzieś tam zakodowane te informacje można przekazać właśnie w taki sposób, dzieciaki musiałyby odczytać, ale przy nauce czytania w klasie pierwszej sprawdzają się naprawdę doskonale. Jest to dla nich o wiele ciekawsze niż takie no, zwykłe odczytywanie tekstu umieszczonego w podręczniku. Kiedy czytali te sylaby, zczytywali te sylaby z tej planszy, potem już bez trudu odczytywali te wyrazy sylabami i składali w całość. Tak więc polecam, naprawdę bardzo, bardzo fajna zabawa. Do czego potem nam współrzędne mogą być potrzebne? No na przykład do gry w statki. Znacie grę w statki?
Zapewne tak. Jest to gra stara jak świat. Ja pamiętam, że na lekcjach, na których się nam nudziło, tu sobie graliśmy, ale też graliśmy na różnego rodzaju spotkaniach, czy to właśnie jakichś duchowych, harcerskich, czy też w domu, jak nam nudziło, kiedy się nie było przecież tabletów, ani smartfonów, internetów i tych wszystkich innych zajmowaczy czasu. No właśnie, statki. Myślę, że gdybyśmy zaprezentowali taką planszę dzieciakom, no część pewnie byłaby w stanie rozgryźć tę grę, tak? Natomiast w momencie, kiedy przeprowadzimy szereg działań wstępnych, które widzieliście, to jak damy im taką planszę, to potem one bez trudu będą się umiały poruszać po tej planszy i wyznaczać miejsce, w którym chcą złapać statek przeciwnika. Tutaj mamy link, ja już wam go wkleję, do planszy, którą możecie sobie wydrukować. Już wam tutaj daję. Pierwszy link jest taki. Dobra, mamy. I teraz jeszcze obok tutaj, to co widzicie, to jest propozycja planszy, którą znalazłam na profilu facebookowym, który się nazywa Rysopisy. Oni mają też wiele innych fajnych gier, polecam i zapraszam, ale tam też można właśnie znaleźć taką fajną, kolorową planszę, więc jak wejdziecie na Facebooka, znajdźcie sobie profil Rysopisy, ale właściwie już mam dla Was link, więc wklejam, proszę bardzo. Pod tym linkiem możecie sobie pobrać. Oczywiście ci, którzy mają profil na Facebooku, chociaż nie wiem, być może, że bez profilu też jest to dostępne. Sprawdźcie. Dobra, to mamy statki, ale wiecie co? W statki można też grać na tabletach. I jest taka świetna aplikacja, o której też muszę powiedzieć koniecznie. Sea Battle 2, Bitwa Morska. I co jest fajnego w tej grze? Można grać oczywiście z tabletem, z systemem, tak? Ale bardzo fajną opcją jest to, że można grać z kolegą, z którym połączymy się przez Bluetooth. Czyli ja mam na swoim tablecie zainstalowaną aplikację i on również ma tę aplikację. Łączymy się przez Bluetooth i w tym momencie możemy grać ze sobą. Ja wiem, że oczywiście można to zrobić też na kartce, ale animacje, które towarzyszą tej grze i to, że te pola się tutaj zaznaczają, prawda, i tak dalej, troszeczkę jakby przyspieszają tę grę, można więcej razy zagrać. Naprawdę bardzo fajna, polecam. Przetestowałam z moim synem, graliśmy swego czasu, więc myślę, że Wam również się spodoba. O, widzę, że tutaj znacie tę aplikację i też Wam się podoba, to też bardzo się cieszę. No dobra, i do czego jeszcze nam te współrzędne się przydadzą? Przydadzą nam się na przykład do tworzenia bądź rozwiązywania dyktant graficznych. Są różne publikacje na rynku, które no niestety są płatne, ale myślę, że warto je gdzieś tam sobie zakupić, które pozwalają na tworzenie rysunków. Właśnie te rysunki są zakodowane przy pomocy koordynatów. Tutaj mamy A1, prawda, B13 i tak dalej. I trzeba te kropeczki tutaj ze sobą skwapliwie łączyć. I powstają nam takie fajne obrazki, które potem możemy pokolorować. Tutaj na stronie arante.pl można znaleźć wersję demo. Nie wiem, czy tutaj mam. Dobra, mam link, już wam wklejam. Więc jedną planszę demo możecie sobie pobrać. Okej, tak. Wiecie co, jak wpiszecie w Google, też w wyszukiwarce Google'a, dyktanda graficzne, to wyskoczy Wam bardzo dużo propozycji, pomysłów, gdzie takie plansze można zakupić. Ale wiecie co, ostatnio widziałam, pewna nauczycielka zaproponowała swoim uczniom taką planszę w zasadzie w kratkę, gdzie były wyznaczone tylko kilka punktów.
I od tych punktów trzeba było się poruszać, wykorzystując kierunki świata. Na przykład była podana liczba 2 i była podana litera Z, czyli na zachód, tak? Na zachód, czyli na lewo, moje lewo, wasze prawo. Chociaż nie wiem, jak to w tej kamerze tam wygląda. Zawsze tak, jak coś mam z tej strony na włosach, to poprawiam z drugiej strony. Okej, okay. W każdym razie dzieciaki poruszały się dwie kratki na zachód, potem na przykład jedna na południe, znowu na zachód i tak dalej. I powstała taka świetna mapa Polski. Ja niestety nie nawiązałam kontaktu z tą panią i ona nie odpisała mi, czy mogę udostępnić wam i pokazać ten pomysł, ale poproszę ją, żeby umieściła ten pomysł na zamiast kserówki, bo ona wiem, że ona to sama opracowywała, więc zaglądajcie na zamiast kserówki od czasu do czasu. Krzysztof, może gościnnie też umieścimy na oswajamy programowanie albo na mistrzowie kodowania, bo to jest naprawdę też bardzo fajne zadanie, więc myślę, że myślę, okej, okay, dobra, super, dzięki. Myślę, że będzie można to wam pokazać. Dobra, słuchajcie, no to tyle, jeżeli chodzi o współrzędne. Ja myślę, że jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, w których można wykorzystać te współrzędne i tworzyć różnorodne gry. To, co dzisiaj wam tu przedstawiliśmy, myślę, że to na sam początek jakby będzie ok i pozwoli wam stworzyć fajne zajęcia. I ja chciałabym wam jeszcze pokazać jedną rzecz, bo oczywiście najfajniejsze są gry. Wiecie, że dzieciaki uwielbiają grać, tak? Gry wyzwalają emocje, gry pozwalają dzieciakom się rozluźnić i tak naprawdę nie chodzi o wygraną, tak? Ale chodzi o to, żeby się dobrze bawić, no i przy okazji się czegoś nauczyć. Znalazłam wczoraj w zasadzie, to rzutem na taśmę, znalazłam pewną grę, do której filmik tylko obejrzałam i znalazłam tę grę na stronie Computer Science Unplugged. Już wrzucam wam link do tej strony. Na czym polega ta gra? Za chwilę pokażę wam filmik, który nagrałam dzisiaj z trzecioklasistami, ale najpierw wytłumaczę, o co chodzi. Kochani, potrzebujemy 5 osób, w sumie chociaż nie wiem, można chyba też przeprowadzić to z 3 osobami, ale wtedy będzie gra trwała krócej. Ja przetestowałam tylko na 5, bo tak było na filmiku. No i teraz o co chodzi? Zobaczcie, każda osoba ma przyznany kolor. Tak, ja tu szybciutko przykleiłam kółeczka uczniom, żeby oni widzieli, jakie mają kolory. I każda z tych osób musi trzymać, teraz uwaga, na filmiku były owoce, ja wykorzystałam piłki, ponieważ znalazłam film już późno, nie miałam okazji, żeby skoczyć do marketu i kupić te owoce, więc wykorzystałam plastikowe piłeczki, ale zamiast tych piłeczek i owoców można też wykorzystać na przykład kartki zgniecione w kółki. Tak? Więc myślę, albo klocki, jeżeli macie tu, co będziecie mieli pod ręką. I teraz popatrzcie, dziewczynka ma tutaj pomarańczowy kolor, więc ona trzyma dwie pomarańczowe piłki. Szymon ma czerwony, dwie czerwone i tak dalej, i tak dalej. I teraz, o co chodzi w grze? Na początku oni mają te swoje piłki, wybieramy jedną osobę, która musi pozbyć się tej piłki tak, żeby jedna dłoń została pusta, bo do tej dłoni będziemy przekładać piłeczki. I w tym przypadku Martyna zostawiła swoją zieloną piłkę i miała jedną zieloną i jedną pustą dłoń, a pozostali mieli po dwie piłki. I teraz, co oni muszą zrobić na samym początku? Muszą wymieszać te piłeczki, tak? Żeby można powiedzieć na przykład, wymieszajcie je tak, żeby każdy z was miał piłkę innego koloru niż tutaj o ta, ten kolor, który macie przyznany. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, żeby przekładać piłki z rąk do rąk w ten sposób, żeby uzyskać ten wyjściowy moment, czyli taki, w którym każdy będzie miał dwie swoje piłki, dwie piłki swojego koloru. I teraz zobaczcie, jak oni się tu wymieniali tymi piłkami, to okazało się, że Mateusz ma tylko jedną, tak, i ma jedną pustą rękę. I teraz, jaka jest zasada przekładania piłek? Ale słuchajcie, nikt nic nie pisze, dobra, okej. Okay. I teraz zasada jest taka, że do pustej ręki
może piłkę włożyć ten, kto siedzi obok z jednej albo z drugiej strony. Czyli tu mamy Mateusza, więc Mateuszowi do pustej ręki może piłkę podać albo Szymon, albo Martyna. I teraz, w momencie, kiedy Szymon poda piłkę Mateuszowi, no to Szymon ma jedną pustą rękę i teraz znowu może mu podać piłkę albo Amelka, albo Mateusz. I teraz chodzi o taką wymianę tych piłek między sobą, żeby dojść właśnie do takiego tutaj tego momentu wyjściowego. Powiedzcie mi tylko tak, bo ja czasem mam problem z tłumaczeniem i ja czasem tłumaczę i ludzie mówią, że kurczę, nie kumam, o co chodzi. Być może coś jest ze mną nie tak. Powiedzcie, czy ktoś zrozumiał to, co powiedziałam? Czy to było jasne? Wszystko jasne, proste, kumam. Wow, super, dobra, starałam się mówić jak najklarowniej i dlatego tutaj też te moje rysunki. Słuchajcie, no to teraz obejrzyjmy filmik, dobra? Nie, to nie jest ten filmik, to jest ten filmik. Zobaczcie, nagrałam filmik. Czy widzicie filmik YouTube? Nie do końca to, co w środku. Nie, tam w środku było pudełko na tym zdjęciu, ale to pudełko był, w tym pudełku tylko przynieśliśmy piłki, także one jakby nie były potrzebne. Słuchajcie, ja wam puszczę teraz film, obejrzyjcie i zobaczycie, jak to mniej więcej wyglądało. O, dobra, Paweł wrzucił link do gry o Polsce, o której mówiłam. Aha, czyli on już jest na zamiast serówki. Przepraszam, dawno nie zaglądałam. Czy ważna jest, która ręka jest wolna? Wiecie co? Obejrzyjcie najpierw, dobra? Za chwilę odpowiem na pytania. Popatrzcie. O, i teraz Szymon podaje tu Mateuszowi. Teraz Amelka i o, właśnie. Tak, i teraz o, właśnie. Teraz Szymon Mateuszowi. Teraz Amelka do Szymona. O właśnie. I teraz tu już patrzcie. Tu już jest prawie moment końcowy. Szymon ma swoje, Mateusz ma swoje. Teraz tutaj Amelka musi się pozbyć zielonej. O, tak, teraz. Amelka oddaje Mikołajowi, Mikołaj przekazuje pomarańczowe. No i teraz Martyna musi się pozbyć niebieskich. Hop, hop. O właśnie. I teraz wszyscy mają już swoje kolory. Dobra, słuchajcie, niesamowite ćwiczenia na koncentrację. Dokładnie. I teraz tak, tam jest tylko jedna zielona, ponieważ na początku, jak widzieliście, ja tu wrócę do tej prezentacji. Na początku, jak widzieliście, czekajcie, ja tu wyczyszczę wszystko. Tutaj każdy miał po dwie piłki, ale musieliśmy na początku wyznaczyć jedną osobę, która pozbędzie się tej jednej piłki, tak, żeby jedna ręka została wolna. Ale to nie gra roli w ogóle, która ręka będzie wolna, tak? To może być ktokolwiek, na kogo wypadnie. Oni, jak się mieszali tutaj, mieszali te piłeczki, to wypadło właśnie na Mateusza, że to Mateusz miał pustą rękę. Tak, skąd takie kulki? Słuchajcie, to są kulki takie do basenów tych, w których dzieciaki skaczą, ale tak jak mówię, można na przykład wykorzystać zgniecione kulki papieru. Link do YouTube. Dobra, już wrzucam link do filmu. Dzisiaj go, słuchajcie, przed samym webinarem zmontowałam, więc jest naprawdę świeżutki. Czy może grać 6 osób? Myślę, że tak. Myślę, że wiecie co? Najlepiej będzie, jeżeli przetestujecie. Ja nie jestem jeszcze ekspertką od tej gry, bo mówię, dopiero dzisiaj ją testowałam z trzecioklasistami. Jest trochę trudna. Myślę, że pierwszaki.
No, może, być może miałyby jakiś problem, ale może gdyby poćwiczyć, tak, gdyby im trochę podpowiadać na początek, to potem daliby radę. Tak więc tutaj jeszcze patrzę na pytania. Jak długo u nich to trwało? Wiecie co? Najpierw tak, pierwsze nagranie było 2,5 minuty, potem minutowe miałam i na końcu minut, no to około 5 minut, tak? No ale mówię, to są trzecioklasiści, więc no też już starsze dzieciaki z maluchami na pewno trochę dłużej to będzie trwało. Link, Agnieszko, link wkleiłam, czy zobacz na czacie. Link wkleiłam. Czy mamy tu jeszcze jakieś pytanie? A można rozpocząć od razu z wymieszanymi kulkami i nie dawać im właściwych kolorów, tylko wymieszane? No można, oczywiście, że tak. Ja tylko zrobiłam to specjalnie, żeby też i Wam przedstawić ideę, pokazać, jaki jest ten punkt końcowy. Oni też jakby zobaczyli, że musimy doprowadzić do takiego stanu. Mam czerwony kolor, muszę mieć dwie czerwone piłki. No to teraz mieszamy, tak? Tak więc mniej kolorów z pierwszakami. No można by było spróbować. No na pewno spróbuję z moimi pierwszakami to zrobić. Jak będę widziała, że no nie dają rady, to może faktycznie zmniejszę liczbę kolorów i wtedy ewentualnie opiszę moje doświadczenia. Mieszanie kulek na początku było dowolne. No tak, oni mieszali sobie, oni po prostu, ja mówię, wymieszajcie teraz między sobą te kulki. I oni sobie je podawali, tak więc było to dowolne. Czy ważne jest, z której ręki do której podają? Nie. Najważniejsze jest to, żeby tylko zachować tę zasadę, że podajemy piłkę, podaje osoba, która siedzi obok. Bezpośrednio. Tutaj zobaczcie, Mateusz ma pustą rękę i teraz tę kulkę może mu podać Martyna. To nie musi być tak, że tylko Szymon musi mu podać, bo on siedzi z jego lewej strony, tak? Może mu podać Martyna, ale Amelka już podać nie może, tak? Amelka już podawać by nie mogła. Dobra, zamiast piłek mogą być figury, klocki. No na przykład, dokładnie. Jedną piłkę zabieramy, kiedy wraca do właściciela. Nie, ona nie wraca. Ona nie wraca, tylko. Rozumiecie, ja wzięłam pięć kolorów tych piłek i to oni sami zadecydowali, kto odda jedną piłkę, tak? Ale to nie chodzi o to, że ach, on nie ma jednej piłki i to już jest jakoś gorzej. Ja im wytłumaczyłam, że tu chodzi o to, że jedna osoba musi mieć po prostu pustą dłoń, żeby tam móc wkładać tę piłkę, tak? No takie są zasady gry. Mogą grać na przykład w 3 po 3, tak? Kamień, nożyce, papier i w tym momencie wylosują, kto musi oddać tę piłkę. Gra Rumiku, warta polecenia, tak? Dokładnie, to też bardzo fajna gra. Można zrobić na dwie drużyny rodzaj zawodów, która szybciej sobie poradzi. Można, tylko pamiętajcie, że w klasie zazwyczaj są różne umiejętności i różne możliwości dzieciaków, więc dobierajcie tak drużyny, żeby były w miarę równe szanse, tak? Żeby to może, bo jak oni się dobierają, to często jest tak, że gdzieś tam może ci silniejsi się podobierają, a ci słabsi zostają potem jest problem. Ja nigdy nie robię też tak, że jakby na piedestał stawiam wygraną, że o, wygraliście, jesteście mistrzami. No oczywiście, wszyscy jesteśmy mistrzami. Tylko staram się, żeby oni bardziej czerpali fun z tej zabawy, z tej gry i żeby nie dążyli za wszelką cenę do wygranej, do bycia najszybszym, tylko żeby po prostu z tego czerpali zabawę, żeby wiedzieli, że no, czasem się przegrywa, czasem się wygrywa, ale najfajniejsza jest współpraca, to, że zobaczcie, siedzą tutaj w kole, patrzą sobie w oczy, rozmawiają ze sobą, komunikują się, czego bardzo często na lekcji nie ma, bo wiadomo, jakie są tego typu zajęcia, gdzie muszą na przykład coś pisać, czytać, to w tym momencie ze sobą nie rozmawiają. A tutaj jest zabawa, no i oczywiście uczymy się myślenia i kombinowania. Co tu jeszcze? Jeśli obie osoby chcą podać piłki, to co? No, słuchajcie, oni się dogadują, tak, między sobą. Tam była taka sytuacja, że na przykład Amelka podała Mikołajowi, ale oni mówią, nie, słuchaj, to może lepiej, żeby Martyna mu podała, weź zabierz. No to ona zabrała, tak, bo tu jest
całkowita dowolność. Oni muszą się między sobą dogadywać i znaleźć strategię przestawiania tych piłek, tak, żeby dojść do tego punktu takiego, gdzie mają wszyscy te same kolory. Jedną piłkę zabieramy, kiedy wraca. Nie, nie, ona nie wraca, to już mówiliśmy. Dobra. Okej. Super, idę na strych po piłeczki na jutro. Ekstra, Joanna. No właśnie o takie działanie nam chodzi, prawda, Krzysztof? Super. No dobra, słuchajcie, wiedziałam, że Wam się gra spodoba. Krzysztof też powiedział, że to będzie na pewno hit, więc... Tak, tak, więc nie mogłam oczywiście pozwolić na to, żebyście jej dzisiaj nie poznali. Słuchajcie, zamiast zanim Krzyśkowi oddam głos, Krzysiu, jeszcze chwilka cierpliwości, bo była mowa o RoboDance i widziałam, że wiele osób pisało, że tworzyliście taniec robotów. I wiecie co, nie zrobiłam całości filmu, przepraszam, ale to w ramach profilaktyki zawałowej, po prostu muszę trochę zwolnić, ale uwaga, uwaga, mam pierwszą część tego filmu, którą zmontowałam zaraz po zakończeniu Cold Week, bo taki był pierwotny termin, że gdzieś tam do końca Cold Week czekam na pierwsze filmy i nie mogłam oczywiście, nie mogłam wytrzymać, więc zmontowałam pierwszą część, ale obiecuję, że już niedługo pojawi się cały filmik. On już w tej chwili ma 5 minut. Ja od razu mówię, że musiałam pociąć bardzo mocno te filmy i są tylko takie krótkie zajawki z waszych szkół. Nie ma też przy waszych szkołach nazw, z której szkoły jest ten film, ale jest to na samym końcu i obiecuję, że w niedługim czasie dołożę te, które przyszły w późniejszym czasie. No to dobra, oglądamy. Uwaga.
Priester. Tak, tak. Słuchajcie, no właśnie, ci co, jak patrzę na to, to mi się naprawdę, no, aż łzy wzruszenia, bo to jest w ogóle super, że tyle szkół, to jest tylko część szkół. Na kolejnym będzie, już zrobiłam kolejna plansza z kolejną serią szkół, które przysłały do mnie te filmy. Ich jest naprawdę bardzo dużo. Jak zaczęłam tworzyć tę drugą wersję, to musiałam naprawdę mocno przycinać i wyszło 10 minut filmu. To było takie pytanie, czy za rok też będzie taki pomysł. No ja myślę, że tak, tylko musimy chyba wtedy wymyślić coś takiego, żebyśmy, nie wiem, może na jakimś padlecie będziemy umieszczać te filmy, tak? Żeby każdy mógł sobie wtedy w całości zobaczyć. Kiedy to robię? No właśnie robię to po nocach i nie śpię trochę, więc muszę trochę się zatrzymać, ale obiecuję, że zrobię całość, bo to jest tylko połowa. Naprawdę mega praca wasza. Słuchajcie, gratuluję. To jest świetne, bo widać, że chciało wam się to zrobić. Dzieciaki były przeszczęśliwe, masa pomysłów, różne były te filmy, naprawdę niektóre były takie mega ciekawe i kreatywne, także kurczę, no jesteście naprawdę niesamowici, także bardzo wam dziękuję, że tak fajnie zareagowaliście i myślę, że za rok kolejny Code Week będzie obfitował w jeszcze więcej filmów, bo jak każdy zobaczy, że takie fajne rzeczy robimy, to będą chcieli wszyscy. A ja obiecuję, że niedługo, jak już się tylko pojawi, całość filmik opublikujemy na mistrzowiekodowania.pl i na Facebooku również, tak więc będziecie mogli sobie podwiesić ten filmik na waszej stronie szkolnej i pochwalić się, że o, właśnie tam też jesteśmy. No dobra, to ja już się nagadałam strasznie dużo. Krzysztof, powiedz jeszcze coś. Dobrze, coś powiem. A tutaj widzę, jeszcze piszecie. Okej. No dobrze, jak jesteśmy w tańcu robotów, to też pora na roboty dalej. Okej, to ja jeszcze tylko powiem, bo widzę, że tutaj pytanie, czy jeszcze można dosłać film? No pewnie, doślijcie. Nie mówię, no jeszcze jestem w trakcie tworzenia tego filmu końcowego, więc jeżeli prześlecie dzisiaj jutro, to myślę, że spokojnie jeszcze zdążycie. Tak więc kto jeszcze ma film, to przesyłajcie. Okej, no to były tańce robotów, to teraz gra robotyczna z modyfikacją. Jak wiecie, Włosi stworzyli taką grę, którą można wydrukować, są materiały i można grać w grę karcianą związaną z robotami. Zaraz wkleję wam artykuł, w którym Ania Jędryczko opisała tą grę i też jeszcze pokażę wam modyfikację, co ja z nią zrobiłem, żeby była jeszcze prostsza, że nie trzeba mieć właściwie nawet kart, tylko wystarczy kostka do gry, czyli dwa etapy. Pierwszy etap jest taki,
że wchodzicie sobie, ściągacie fajnie ulu, że grałaś i drukujecie sobie wszystkie potrzebne rzeczy. Można grać dwójkę, można grać czwórkę. Jest prosta zasada, że na kratownicy, którą tutaj mamy, na naszej grze planszowej, mamy dwa roboty. Jeden żółty, drugi czerwony. Też już gotowe, przygotowane. Tu jest jeden robot, a tu jest drugi. Hop. I dwa pola, jedno tutaj, drugie tutaj, które nie pozwalają na to, że nie wolno na nich się poruszać. Mamy karty i przy mocy tych kart, które sobie losujemy, które sobie dobieramy, układamy sposób poruszania naszego... Słychać mnie? Bo coś widzę, tu jakieś informacje, że mnie nie słychać. Słychać, słychać, Krzysztof. Okej, okay, tak. Ktoś nie ma obrazu prezenterów. Dziękuję, widzę, że jestem. Dziękuję. I dzieciaki z tych kart układają sposób poruszania się robota. Wygrywa ten, kto spowoduje, że robot wejdzie na jego pole. Czyli jak czerwony robot będzie w jakimś miejscu, to ten drugi robot, jeżeli na niego wejdzie, to wtedy wygrywa, jest punkt i zaczyna się rozgrywka na nowo. Czyli dzieciaki uczą się strategii. Na stronie FRSI, tu jest taki adres piękny. Zaraz go. Już zaraz wkleję. Jasne, będzie wklejony. Jest instrukcja, którą w FRSI przetłumaczyło na język polski, więc oprócz tego, że macie artykuł na blogu, to macie też instrukcję, macie też możliwość wydrukowania sobie tych materiałów. Ale okej, okay, nie chcemy drukować materiałów i chcemy uproszczoną wersję. To mam taką uproszczoną wersję, grałem z nią z dzieciakami i grałem z nią z nauczycielami. Sprawdza się śpiewająco. Bierzemy sobie standard, prawda? Kratownica. Na tej kratownicy mamy dwa obiekty. Jeden żółty, drugi zielony. Obiekt to może być nawet książka, cokolwiek, co macie. Czajnik na przykład, jak go okleicie ładnie. Ale okej, okay, dzieciaki stworzyły jakieś roboty, jakieś punkty, kapsle albo butelki. O właśnie, jakieś takie kapselki. I te kapselki poruszają się po kratownicy. Ale nie mamy kart ze strzałkami. Mamy zwykłą kostkę. I kostką rzucamy od 1 do 6. I liczba oczek to jest liczba ruchów, które możesz zrobić. I teraz pierwsza wersja jest taka, że jak gramy na dużej płaszczyźnie, to jak dzieciaki w zespole mają na przykład wylosowane dwa oczka, to mówią, mamy dwa ruchy. I muszą powiedzieć, jeden ruch do góry, jeden ruch w prawo, żeby też była praca z kierunkami. Cel jest taki sam, żeby żółty robot, tak go nazwijmy, wszedł i złapał zielonego robota, czyli musimy zrobić tyle kroków, aż po prostu na niego najedzie. Tylko wiadomo, w każdej jednej rundzie najpierw rusza się żółty, a potem rusza się zielony. I można przyjmować różną taktykę. Naprawdę jest zabawa nawet z dorosłymi. Jest zabawa tym większa, a co dopiero z dzieciakami, które są otwarte na przeżywanie emocji. Jak dorzucimy sobie cztery roboty, i tu są strategie, też są jakieś unie, że tak powiem, bo dzieciaki mogą ze sobą współdziałać i próbować złapać jakiegoś jednego robota. Więc wystarczy kostka do gry, wystarczy plansza, rozrysowane kratki, wystarczą jakieś nawet kapselki po prostu z wody mineralnej albo z jakiegoś innego napoju i mamy grę. Co jest jeszcze fajne? No możemy zrobić tak, że jak gramy w zespołach, to w zespołach mogą być różne role, tak? Że dzieciaki się zmieniają. Ktoś rzuca kostką, ktoś decyduje, ale może być jeszcze w zespole osoba, która zapisuje ruch. Czyli zapisuje to drogę przejścia, tak? Na przykład strzałkami. Czyli jest takim skrybą, który zapisuje, w jaki sposób robot się poruszał. O tyle jest to fajne, że jak zrobicie sobie, jak dzieciaki będą miały te kody, wiecie, jedna strzałka w tą stronę, potem strzałka w tą stronę, potem strzałka w... Okej, okay, powiedzmy, to jest prawo, strzałka w prawo, a nie w tę stronę,
To później, jak mamy takie kody, nawet taki prosty, to możemy powiedzieć dzieciakom: słuchajcie, a macie pomysł na to, żeby ten kod, który stworzyliście, a który doprowadził was do wygranej, był krótszy. No i dzieciaki mogą zacząć kombinować, tak? Zauważą, że jakieś polecenia się powtarzają. I wtedy, ok, jak to zauważyliście, to spróbujcie to inaczej zapisać. No i niech próbują to sami zapisać. Nie róbmy tak, że powiemy im od razu, ok, to napiszcie 3 razy strzał. Tylko niech one spróbują same wymyślić swój system, według którego to zapiszą. Dlaczego? Bo to też fajnie pokazuje, jak one myślą. Naprawdę, jak dajecie dzieciakom, nawet przy takich prostych przykładach, przestrzeń na to, żeby one same wymyśliły swój system, to czasami naprawdę możecie się zaskoczyć. Powiem wam, z moich zajęć z dzieciakami, gdzieś tam trzecia, czwarta klasa szkoły podstawowej, też pracowaliśmy na kratownicy i zadanie było takie, żeby żółty element doszedł najdłuższą możliwą drogą do zielonego. Nic więcej. No to wszystkie dzieciaki zaczęły układać swoje kody. Jeszcze były kolory, więc skakały po kolorach albo strzałkami. I była jedna grupa, która zrobiła tak. Jedna strzałka, druga strzałka, po czym, uwaga, narysowała dwa banany. To są banany, ok? Widzicie? Dwa banany. Po czym napisała stop. Stop. Po czym jeszcze potrzebuje niebieskiego koloru. Zrobiła strzałkę, która doprowadziła to zadanie do końca. Tak w skrócie ten skrypt oczywiście był wiele dłuższy. W porządku. Pierwsza reakcja zatumowana, oczywiście moja, te banany stop, żeby zaprotestować, powiedzieć, co tu robicie, ale powiedziałem spokojnie, zobaczmy, co się dzieje. I potem mieli prezentację, pokazywali, jak te kody zostały stworzone, tłumaczyli, co w nich jest, i wiecie, co te dzieciaki powiedziały? Idziemy w prawo. Potem mamy przerwę na banany, zjemy dwa banany, stop, koniec przerwy, idziemy dalej, doszliśmy. Same to wymyśliły, same to pokazały i to jest bardzo ciekawe w momencie, kiedy dajemy dzieciakom miejsce do myślenia, do kreowania nowych pomysłów, bo okazuje się, że nagle zaskakują nas czymś takim. Więc nie zawsze wrzucajmy od razu takie zasady sztywne, że tak ma to wyglądać, tylko poszerzajmy przestrzeń, bo nawet ci najmłodsi naprawdę potrafią nas zaskoczyć. Więc świetna rzecz, można się bawić w roboty. Ja to nazywam to takie sumo robotów. One gdzieś tam na siebie w tej walce sumo nie wypychają się, ale na siebie polują. I naprawdę dużo, dużo radości. No to teraz jeszcze przejdźmy do spraw takich. Aga, bo to jest tak, że większość mnie słyszy, to znaczy, że może coś u ciebie, wiesz? Jakiś restart proponuje ze sprzętem. Chociaż ona. Przecież Aga nie słyszy. Dobra, nie słyszysz. Aga, spróbuj się zrestartować. Ok, no to teraz dwie ważne rzeczy, które dotyczą naszej społeczności, was i nas. Pierwsza rzecz to jest wszystkie nagrania. Zbiór wszystkich nagrań, z jakichkolwiek webinarów, które są, ale też z prezentacji. One są dostępne pod tym linkiem. Pod linkiem, który widzicie. Tam znajdziecie wszystko. Dlatego Dominika, bo jeżeli tak masz, to będziesz mogła sobie spokojnie zobaczyć ten webinar, bo on pewnie jutro zostanie umieszczony. Jutro zostanie umieszczony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo, bardzo ważna, którą do was mam, to jest tajne. To jest tajne i to jest grupa. Grupa. Słuchajcie, mamy OK. Jak już jesteście na drugim webinarze, to wiecie, sprawy są szkolne, więc teścik musi być, prawda? A co? Mam dla was teścik. Teścik następujący. Wypełnijcie mi ten teścik, proszę bardzo. Kto ma konto na fejsie?
Kto go nie ma, a kto zamierza założyć? No to... Pięknie, głosujecie, dziękuję. Teraz wam pokażę wyniki, żebyście wiedzieli. Zakończę głosowanie. No to gdzieś 49% albo 46% będzie, widzicie to, prawda? Ma, część nie ma i okej. Okay. My, jak wiecie, też pracujemy z grupami facebookowymi. Oczywiście dla tych, którzy tam, grupy facebookowe są dostępne. I chcemy was do grup facebookowych zaprosić. Tych, którzy nie są... bo to będzie nowa grupa specjalnie dla was. Kodowanie dla najmłodszych. Żebyśmy tam się inspirowali, żebyśmy tam umieszczali różne materiały, żebyśmy sobie pokazywali różne rzeczy, żebyśmy wrzucali linki. Więc to będzie grupa, nie grupa, która już miała, brała, funkcjonowała w trzeciej edycji, tylko zupełnie nowa grupa dla tego tematu, w którym się po prostu obracamy. Maria tutaj mówi, czeka zaproszenie na tydzień, pewnie z tego webinaru scratchowego. Jutro wysyłam zaproszenia, więc będą. Jeśli chodzi o was, to bardzo was proszę, jeżeli chcecie, to żebyście wypełnili mi ankietę, w której podajcie swojego maila, ale nie maila, którym rejestrowaliście się do mistrzów, maila, którego używacie przy wejściu na webinary, ale maila, którego używacie albo będziecie używać wtedy, kiedy będziecie korzystać z Facebooka. Daję wam link. W tym linku po prostu wypełnijcie ankietę. Wypełnijcie ankietę i to jest ankieta dedykowana grupie, która będzie funkcjonowała wokół tematu. Wokół tego tematu. Pamiętajcie, mail tylko facebookowy. Tylko facebookowy mail. I to